Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no mamy, ale przede wszystkim mieliśmy wczoraj święto demokracji, rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. To sobie trzeba powiedzieć, co mnie ogromnie cieszy na przestrzeni ostatnich 34 lat od 1989 roku. Wybory parlamentarne z gigantyczną frekwencją, najwyższą w całym tym długim okresie wolnej Polski, niepodległej, suwerennej. Apelowałem o tą frekwencję, zresztą apeluję o nią od samego początku, kiedy pełnię Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej i bardzo za nią dziękuję. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim Państwu, którzy wczoraj poszliście oddać swój głos. Wiem, że były osoby, które godzinami czekały po to, żeby mogły oddać ten głos. Wiem, że były osoby, które czekały do późnych godzin nocnych. Dziękuję za to, bo to był bardzo ważny moment. Każde wybory są takim swoistym testem tego, na ile jesteśmy demokratycznym społeczeństwem, na ile jesteśmy dojrzałym społeczeństwem, na ile jesteśmy społeczeństwem okrzepłym w decydowaniu o sobie. I wczoraj rzeczywiście pokazaliśmy, mogę tak mówić, bo sam też brałem udział jako głosujący, a więc wyborca, pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce. Proszę Państwa, te prawie 73% frekwencji to jest rewelacyjny wynik. Wszyscy czekamy na zakończenie prac przez Państwową Komisję Wyborczą. Ja jeszcze raz ogromnie dziękuję wszystkim wyborcom, wszystkim moim rodakom, którzy wzięli udział w wyborach i w Polsce, i poza granicami. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny. Dziękuję za udział w wyborach jednych, drugich, do Sejmu, do Senatu. Dziękuję także wszystkim, którzy wzięli udział w referendum. To były naprawdę bardzo ważne wybory i cieszę się, że oddaliśmy w nich głosy. Czekamy na wyniki. Na razie te wyniki, które są wynikami sondażowymi. Coraz więcej komisji jest zliczonych, no ale patrząc na ten moment, to nawet jeszcze nie jest 10 milionów głosów. Patrząc po wyborach prezydenckich, po tych liczbach z ostatnich wyborów prezydenckich, na pewno będzie to ponad 20 milionów oddanych głosów, więc trzeba spokojnie czekać na to, aż te wyniki będą. Mam nadzieję, że jutro gdzieś około południa Państwowa Komisja Wyborcza zakończy już wszystkie zliczanie głosów i będzie mogła podać oficjalne wyniki. Tak to było wstępnie szacowane i na razie nie słychać o tym, żeby tutaj miały jakieś nastąpić zmiany w zakresie tych wcześniej przewidywanych terminów, więc wszyscy spokojnie czekamy, proszę Państwa, ale ja jeszcze raz chcę podkreślić, jestem ogromnie wszystkim wdzięczny za udział w wyborach. Dziękuję wszystkim członkom komisji za pracę, którą wykonali. Dziękuję Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę Państwa, co dla mnie najważniejsze, przy tak ogromnej frekwencji, te wybory przebiegły spokojnie. Było bardzo wiele obaw. Wiecie Państwo, że jest sytuacja wojenna, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, że mamy atak hybrydowy ze strony białoruskiej, że tych potencjalnych możliwości ingerencji na różne sposoby w nasze wybory było bardzo dużo. Dziękuję wszystkim, którzy dbali o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w tym czasie, którzy pilnowali bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, zarówno tego teleinformatycznego, jak i bezpieczeństwa bezpośrednio fizycznego. To było bardzo, bardzo ważne zadanie. Jestem za to Państwu ogromnie wdzięczny, bo nic poważnego w tym czasie się nie stało. Oczywiście było szereg jakichś drobnych incydentów, ale w aspekcie tego, co potencjalnie mogło się zdarzyć, były to naprawdę incydenty drobne. Jeszcze raz dziękuję za ciężką pracę wykonaną w związku z tymi wyborami i cały czas jeszcze wykonywaną przez Państwową Komisję Wyborczą. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli w wyborach udział. Spokojnie czekamy. Demokracja w Polsce jest stabilna. Cieszę się z tego ogromnie. Cieszę się, że jest ten głos polskiego społeczeństwa. Jaka jest jego wola? Będziemy mieli tą wolę pewną jutro. Coraz bardziej ona się rysuje, klaruje. Z góry można powiedzieć, że tym, którzy zwyciężyli w wyborach, z całego serca gratuluję. Wszystkim nowym posłom, senatorom, wszystkim tym, którzy będą mieli mandaty w tym nowym parlamencie, z całego serca gratuluję. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za odpowiedzialne wzięcie udziału w tym wielkim, wielkim wydarzeniu i tym sukcesie bez wątpienia naszej demokracji, jakim były, można powiedzieć, te wczorajsze wybory parlamentarne. Dziękuję za to ogromnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.